Witajcie, kochani, witam Was w kolejnym tygodniu na horoskopie. Witajcie, super, że jesteście, super, że wracacie, bardzo mnie to cieszy, cudownie. Pamiętajcie, kochani, że są to czytanka ogólne, więc każdy z nas niech bierze to, co rezonuje, a to, co nie rezonuje, zostawiajmy dla osób, które mają to usłyszeć i jest to dla nich ważne. I wszyscy pamiętajmy jeszcze, kochani, że tu można buszować do woli, bo nagrywam w systemie otwartym, a to znaczy, że możesz poszukiwać sobie tu informacji ze znaku słonecznego, ascendentu, księżyca, ale też dowolnej innej planety i połączeń z dowolnymi znakami, tak jak masz w kosmogramie. Jeżeli ktoś nie wie, czym jest kosmogram, zapraszam na krótki filmik, w którym to wyjaśniam. Link jest pod tym materiałem, także zapraszam Was serdecznie. Jeśli ktoś ma ochotę dołączyć, zapraszam na mój drugi kanał, który się pomału rozwija pięknie, Tarot i Orakle, gdzie wszystko na temat kart, ale także nauka tarota o wahadełkach i różne jeszcze inne fajne tematy będziemy poruszać. Zapraszam Was serdecznie, jeśli macie ochotę, a dzisiaj już, kochani, zaczynajmy horoskop. Witajcie, kochani, witam wszystkie panny na czytaniu tygodniowym. Zobaczcie, kochani, przygotowałam od Waszego znaku nowy już tutaj setup, dlatego że znak panny już jest takim trochę koniec lata, początek jesieni. Tak pomyślałam, że takie fajne przejście. Zobaczymy, co tu dla panien w tym tygodniu, w tym czasie się szykuje. Dobra. Mamy opal ognisty. Bardzo mi się kojarzy z tymi liśćmi klonu tutaj, ognistymi. Pasja, spontaniczność. Dokładnie. Kreatywność. Ciekawe, karneol tutaj też by mi pasował, kochani. Gdyby ktoś z Was faktycznie chciał wspomóc się minerałami, to wszystkie ogniste, ale karneol tutaj bardzo czuję i ten ognisty opal właśnie dla Was. Ok, zobaczmy dalej. Dla pani, coś co powraca, ewentualnie coś nowego. Mamy cztery kielichy i jeszcze jedną kartę weźmiemy. Ok, sześć pentakli. Widzę, że tu panna jest rozczarowana, bo coś nie poszło tak, jak panna chciała, żeby poszło, czyli coś jakby jest nie do końca wyrównane, albo w takiej kwocie, może formie, w jakiej miało to być. Ewidentnie tutaj widać rozczarowanie na temat pieniędzy, albo rozczarowanie na temat braku prawdziwej wzajemności, że tak powiem, czyli może chodzi o to, że ty dla kogoś coś robisz, albo już zostało to zrobione i tu jakby nie było wyrównania, nie było wdzięczności, nie było zapłaty. Może była, ale nie taka, jaką, o jakiej ty myślisz, prawda? Tak jest. No dobrze. Zobaczmy dalej. Dla panien na ten czas. Panny, panny w tym czasie. Wszystkie nasze panny w tym czasie. Okej. Tak, temat ważny, as mieczy, relacje, związki, miłość, mamy rydwan. Tutaj nam się pojawia w sprawach urzędowych, zawodowych, rycerz kielichów, rada, rycerz mieczy. Dużo tej aktywności, tego działania tutaj. Zdecydowanie to, co już widzę, to trzeba by wyjaśnić te kwestie, powiedzieć wprost, czego ty oczekujesz, jakie masz potrzeby. Tu po prostu nie zostały wypowiedziane rzeczy, które powinny były być wypowiedziane, żeby ta równowaga tutaj mogła być. Często tak jest, że my mamy nadzieję, prawda, ale nie mówimy o tym, czego oczekujemy, albo coś dla kogoś robimy. Ktoś pyta, ile płacę, prawda, ile się należy, a my jakoś tak wymijająco mówimy, nie pokazując tej prawdziwej potrzeby. I to jest niewłaściwe podejście, bo wtedy ta osoba może odnieść niewłaściwe wrażenie i myśleć, że tobie nie zależy, albo że ty nie chcesz, prawda? Więc ja tu czuję, że tu był brak dogadania się, jakby brak właściwego porozumienia, stąd to rozczarowanie. I tu zależy, o co chodzi, czy to są sprawy prywatne, czy to są sprawy zawodowe, prawda? Tak czy inaczej, kochani, tu trzeba to wyjaśnić. No, żeby było dobrze. Trzeba mieć oczywiście odwagę do tego, żeby to wyjaśnić, prawda? Może stąd ten ognisty opal tutaj, który
zachęca Ciebie właśnie do tego podjęcia się działania i do tej szczerości, do podjęcia się tej rozmowy, bo mamy rycerza mieczy. Każdy rycerz to jest ogień właśnie. Każdy miecz to jest intelekt, mowa, rozmowa, prawda? Stąd tutaj czuję, że jesteście jako panny zachęcane do tego, by pójść i porozmawiać, pójść i wyjaśnić, pójść i powiedzieć, prawda? I przy kolejnych takich sytuacjach lepiej jest od razu mówić, prawda? Żeby wszystko było jasne na początku, żeby później nie było takich sytuacji właśnie jak tutaj nam się pojawia. Tak, kiedy to wyjaśnisz, kiedy powiesz, jakie ty masz potrzeby, o co tobie chodzi, to automatycznie wszystko ruszy do przodu. Tak. Okej, okay. Jak tu są jakieś nowe panny na kanale, to tu, kochani, w tym obszarze mamy zawsze trzy karty i tutaj każdy się musi odnaleźć ze swoim życiem. Czy to już u Ciebie się zadziało, stało, czy może to odbierasz jako coś, co się teraz dzieje, czy może coś, co dopiero może przyjść, bo na przykład nie odczytujesz tego w swoim życiu, może przyjść, pamiętaj, nie musi czytanie ogólne, prawda? Mamy 10 kielichów, 3 kielichy i 4 miecze. Jakieś panny tutaj czuję, że się doleczają, jakby wychodzą z jakiegoś procesu regeneracji, uzdrowienia, uleczenia, poukładania. Coś tu się wcześniej stało. Zobaczmy, czy to tu widać. Jakaś zmiana była, tak. Czyli może nastąpiła jakaś zmiana, no bo komfortuny to jest taka zmiana niezależna od nas, prawda? Przychodzi coś i bach. Więc z jakiegoś powodu ta zmiana, może odkryję to komfortuny, z jakiegoś powodu ta zmiana nie do końca ci się spodobała. W ogóle ci się nie spodobała, że tak powiem, bo mamy cztery miecze, czyli widać tutaj, no tu jest rozczarowanie, gdzie to mamy cztery kielichy, ale cztery miecze to już jest takie poczucie bycia skrzywdzonym, prawda? Ale też już troszeczkę dalej, gdzie szukamy tych możliwości, żeby się od tego uwolnić i na nowo, prawda, cieszyć się życiem. Więc tak czuję, że panna jest teraz obecnie w czasie takiego procesu uzdrowienia, uleczenia, uwolnienia się od czegoś, co się zadziało w przeszłości i zmieniło jakąś sytuację i nie było to przyjemne dla panny. Tak jest, okej, okay, dobra. 4 kielichy i 6 pentakli. Czy coś tu jeszcze jest, czego dla panien jeszcze nie powiedziałam? Pokażcie mi, proszę. Czy jest tu jeszcze coś? No właśnie, koło fortuny, to, które mamy tam, czyli tutaj widać. Ale to mi się podoba. Zobaczcie, widzicie to, co powiedziałam. Macie asa pentakli, czyli jeżeli nastąpi właściwa komunikacja, tu jest nowy początek możliwy. Nowy, piękny początek. Początek, który zdecydowanie ci da satysfakcję i radość. I tobie, i tej drugiej osobie także, która jest w to zaangażowana. Zobaczmy tego asa mieczy. Wow. No as mieczy i as pentakli, to jest bardzo pięknie to wygląda. Ale, widzicie, zawsze jest jakieś ale. Ja mówię, że kurczę, nic się nie stanie, nie zmieni, jeżeli my nie ruszymy pupy i nie zadziałamy. I tutaj zobacz, as mieczy, czyli odetnij tą przeszłość, już zostaw za tobą to, co się zakończyło. Spójrz na to, zobaczcie, z wysoka, spójrz na to z szerszej perspektywy. Pozwól sobie na świeżość tu myślenia, na inny sposób postrzegania tego, prawda? Niech tutaj jakaś mądrość zagości, bo as mieczy to jest taka jasność intelektu dla mnie, prawda? Która przebija wszystkie iluzje, przekuwa wszystkie jakieś właśnie takie bańki, które sobie tworzymy, czy to żalu, pretensji, czy właśnie iluzje, czy jakkolwiek by to nie wyglądało. To jest jak taka wielka szpila, która to przekuwa, żeby mogło się uwolnić jakaś energia i żeby mogło być lepiej. I zobacz, masz 8 kielichów, czyli ewidentnie jest potrzeba wyruszenia w nowym kierunku, czyli zostawienia tego czegoś ze sobą, czyli uwolnienia się od tego, co tutaj sprawiło, że
jest to przyblokowanie, bo czwórki dla mnie, oczywiście niektórzy powiedzą, to jest strefa komfortu, super fajnie, ok, ale jednocześnie czwórka to jest blokada. Pomyślcie, czym jest kwadratura w astrologii, ci, którzy się znacie, prawda? Kwadratury niosą ze sobą zawsze potężne wyzwania. Więc tutaj tak samo czuję, macie dwa razy czwórkę już, więc są jakieś wyzwania, więc jest jakaś przyblokowana energia. Wyzwania są po to, żeby ruszyć z miejsca, żeby wytrzepać zakurzone dywany, dosłownie tak czuję. Tu by trzeba coś wytrzepać, czyli przedyskutować, powiedzieć szczerze, wyłożyć kawę na ławę, powiedzieć, wyjaśnić. Bardzo to czuję. Rycerz mieczy, co jeszcze dla panny? Dla panny, co jeszcze dla panny? No tak. I to będzie szokujące, dlatego że pamiętaj, ty masz coś do powiedzenia, tak? Ty masz, nosisz sobie jakąś prawdę, coś chcesz wypowiedzieć, natomiast pamiętaj, że też coś usłyszysz. I tu chodzi o to, żeby otworzyć się na to, żeby powiedzieć, czyli nabrać tej odwagi, żeby to powiedzieć, ale jednocześnie otworzyć się na to, co przyjdzie, czyli żeby być otwartym, żeby usłyszeć to, co ten ktoś mówi, prawda? Czyli tutaj jest potrzebna rozmowa, sześć pentakli na równi, prawda? Dobra, zobaczmy, może rycerza kielichów, bo tu jest jakieś bujanie w obłokach. Oh my gosh, jak dużo kart wypadło. Okej, tu jest jakieś bujanie w obłokach, rycerz kielichów, wyskakuje nam znowu po raz drugi rycerz mieczy, słuchajcie, i karta świat. Czyli tu trzeba stanąć mocniej na ziemi w sprawach zawodowych, w sprawach biznesowych, w sprawach finansowych, też zadziałać, ale zobaczcie, to działanie obecne jest w niewłaściwym kierunku prowadzone. Zobaczcie, jak to jest pokazane, idziesz w niewłaściwym kierunku, bo rycerz kielichów to jest taki rozbujany właśnie. Tu coś jest nie tak, idziesz w niewłaściwym kierunku względem właśnie spraw finansowych, zawodowych, karierowych. Zobacz, rycerz mieczy ci mówi, idź z powrotem, wróć się, idź w innym kierunku. Zobaczcie, to jest ta sama karta tutaj i jest tutaj wieża, czyli czegoś nie wiesz. Coś tu jest dla ciebie, jakaś informacja, która kiedy dotrze do ciebie, to cię zszokuje, ale jednocześnie sprawi, że zmienisz ten kierunek i on będzie bardziej właściwy. Zobaczcie, as mieczy dla mnie to jest właściwy kierunek, na który wpadamy, bo to jest intelekt, czyli aha, okej, to już wiem, co mam robić, wiem, w którą stronę pójść, prawda? I ruszam. I ruszam w tym właściwszym kierunku. I tu wypadła jeszcze karta świat, czyli będzie sukces. Jak zmienisz podejście, zmienisz kierunek, pójdziesz w inną stronę. W sprawach sercowych wypadły nam dwie trójki. Trójka mieczy i trójka buław. Czy trzymanie urazy spełnia jakieś twoje marzenie? Czy trzymanie bólu, cierpienia w sobie, jakichś ciężkich emocji sprawia, że lepiej ci się żyje? Czy to cię przybliża do jakiejś radości, do jakiegoś czegoś dobrego? Cokolwiek tutaj, czy dobrego ci to daje? Jak ci się z tym żyje? Zastanów się. Chodzi o to, żeby wyważyć sobie tu. Bo karta Rydwanu dla mnie jest też, jest taka piosenka, ona ciągle mi przychodzi do głowy, jak widzę Rydwan. Should I stay or should I go now? Czyli czy mam zostać, czy mam teraz sobie pójść, pojechać, prawda? I tu jest dokładnie to, should I stay i trzymać tutaj ten uraz, czyli powinnam zostać tu, trzymać tą urazę, prawda? Or should I go now? Czy powinnam iść dalej i zostawić tą urazę za sobą? Co jest dla mnie lepszym, prawda? Wiadomo, co jest lepszym, zostawić. Tylko ja wiem, wy tu mi zaraz napiszecie, że to trudne, że to nie wiadomo jakie. Nie chodzi o to, żeby to oceniać, kochani. Czy spokój wewnętrzny, czyste serduszko, fajne życie, uśmiech na twarzy, czy dla tych rzeczy nie warto podjąć się tego wyzwania? Tego wysiłku? Prawda? Wiadomo, że to nie jest łatwe, kochani. Dla nikogo nie jest. Ale czuję, że tu jest podpowiedź. Zrób to i nie postaraj się, nie pracuj nad tym, nie próbuj, tylko po prostu to zrób. Podejmij się tego wyzwania, pozostawienia za sobą tego, co się tak kurczowo trzymasz teraz i to sprawia ci ból, cierpienie, krzywdę. Jednocześnie jest tu jakaś izolacja od kogoś, na kim ci zależy. Jest to ktoś dla ciebie bliski pod takim czy innym względem, gdzieś tu jest jakaś sympatia, natomiast jest brak tutaj jakiegoś
pogodzenia czy dogadania się między wami, i to wisi między wami jak taka, no, siekiera, bym powiedziała, czyli taka coś nieprzyjemnego. A jak pogadacie, wyjaśnicie, może to być w pracy dla kogoś, bo tutaj mamy tego rycerza mieczy, ale ewidentnie w sprawach prywatnych tutaj też jakieś nieprzyjemności, jakieś rzeczy niewypowiedziane właśnie, więc trzeba by pogadać. No właśnie, na końcu co mamy, kochani? Kolejną czwórkę. Czwórkę pentakli, czyli trzymanie się kurczowo tego z przeszłości, prawda, i niewypowiadanie tego, co ważne, nic nie zmieni. Żeby się mogło coś zmienić, musisz powiedzieć, co cię boli, podzielić się z twoimi bliskimi, prawda, tym, co cię boli, i wtedy razem możecie wyjaśnić, sprawić, że energie się zmienią między wami, że coś tu się ruszy, bo tu jest coś strasznie zatęchłe już, czyli długo, 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 długo jest to nieruszane, niewyjaśniane, natomiast także długo są te pretensje i te żale, które gdzieś tam do siebie wzajemnie trzymacie, więc po co? Lepiej, prawda, pogadać, wyjaśnić. No, w moim postrzeganiu oczywiście. I znowu, ja wiem, że to nie jest łatwe, kochani. I ja wiem, że tu przyjdzie wieża. Mogą paść jakieś trudne słowa. Od słowa do słowa, wiadome, prawda? Ale tu też dobrze by było, żeby w trakcie tej rozmowy, żeby się przygotować do tego, że to będzie trudna rozmowa i może się też, i można też usłyszeć kilka nieprzyjemnych słów w stosunku do siebie, prawda? Tak, dobrze jest się przygotować, bo to sprawi, że oczyścicie tą atmosferę i będziecie móc ruszyć do przodu. Po prostu. Dobra, zobaczmy, co tu jeszcze w miłości. Dokładnie, dokładnie. Zobaczcie, kariera, sprawy zawodowe, sprawy finansowe, one mają tutaj jakiś duży wkład w kwestie relacyjne, może związkowe, czyli może tu chodzić właśnie o jakieś pieniądze. To co powiedziałam na początku, coś tutaj jest niewyrównane, coś tutaj jest jakby, ktoś tu się czuje pokrzywdzony, o, może tak powiem. I, ale nie mówi o tym na głos, tylko gdzieś tam w sobie trzyma takie poczucie krzywdy, prawda? Okej, co tu mamy dalej? Mamy, tak, decyzja jest do podjęcia bardzo ważna. Tak, oczywiście każdy z nas ma wiele opcji i możliwości, podejmując decyzję, prawda? Jednak kieruj się, ja zawsze, kochani, jak nie wiem, co mam zrobić, to kieruję się jedną zasadą. Traktuj innych tak, jak ty chcesz być traktowana, prawda? Ale jednocześnie niczego, na nic innego nie pozwalaj względem siebie, czyli traktuj innych tak, jak chcesz być traktowana, ale jednocześnie wymagaj tego, żeby tak samo ciebie traktowano. I to musi być wypowiedziane, to musi być jasne dla każdego. Dokładnie. Czuję tu jeszcze inną kwestię, kochani. Czekajcie, bo muszę w nią się troszkę wdrożyć, jakby tutaj poczuć to. No tak. Trzy miecze, trzy buławy, trzy kielichy. Ewidentnie tu jest jakaś trzecia osoba w jakichś relacjach, która narobiła jakiś szkód i teraz mogła to być jednorazowa przygoda dla kogoś, mogło to być taki krótki jakiś flirt, romans, ale zostawił po sobie jakieś zniszczenie, jakieś szkody, prawda? Możliwe, że to w tym tygodniu teraz wychodzi ta prawda dla panien. Może to panna nawywijała, może ktoś pannie nawywijał, ale tak czy inaczej jakaś wieża się pojawia, czyli rycerz mieczy, możliwe, że to ta osoba przychodzi i mówi, czyli jakby wchodzi w związek, prawda, i rozbija ten, tą strefę komfortu, mówiąc wprost, co się zadziało. I tu też będzie trzeba stawić się do tego i porozmawiać na ten temat, kochani. Tak czy inaczej, co by to nie było, stare jakieś zaszłości, coś świeżego, jest tu czas na to, żeby panna wyjaśniła kwestię i żeby mogło się odmienić teraz na lepsze. Macie asa pentakli, to jest przepiękna, kochani, karta i dwa razy koło fortuny, tu pamiętajcie. Macie też dziesiątkę kielichów, czyli cokolwiek się zadziało w związku, a zależy ci na tej osobie, masz szansę w tym tygodniu ruszyć
ruszyć w dobrym kierunku, ale właśnie pamiętaj, że tu chodzi o to, żeby zmienić trochę kierunek. Ja wiem, to są sprawy bardziej poza domem, ale jeżeli chodzi o kochankę, kochanka to też jest ktoś poza domem, czyli zakończ to, zmień kierunek, prawda? I wyjaśnij kwestię, wyjaśnij tą sprawę, może z tą osobą, może ze swoją osobą. Ewidentnie tutaj chodzi, że kierunek przez ciebie obrany nie jest właściwym kierunkiem. I nawet jeżeli powiecie, ale ja nic nie robię, nigdzie nie idę, więc ta stagnacja wtedy nie jest dobra dla ciebie. Tu wtedy by się trzeba po prostu ruszyć, ale we właściwym dla siebie na ten moment kierunku. Tak jest. Dobra, kochani, zobaczmy prawdę ukrytą. Udało ci się podejść bliżej niż komukolwiek. Okej. Okay. Następne. Musimy pozwolić sobie odejść. No i tu widzę ten romans ewidentnie. Ewidentnie tu go widać. Tak jest. Wszędzie cię szukam. Zobaczcie, czyli jakieś duszyczki tutaj się szukają. Ja zawsze mówię, jak zrobisz miejsce i usuniesz ze swojego życia ten bagaż, który już ci ciąży, cokolwiek to by dla ciebie znaczyło, wówczas przychodzi, robisz przestrzeń jakby na to, żeby przyszło do twojego życia coś nowego, coś innego. I ktoś tu czuje, że jest zostawiany z tyłu, czyli czuje, że zostawiasz mnie ze sobą z tyłu, prawda? Dobra, tutaj może tam. Tak jest. O, dobrze, kochani. Okej, zobaczmy sobie jeszcze mini wybierz kartę, gdzie możesz zobaczyć, zapytać o jakąś sytuację, o wydarzenie, o osobę na trzy stosiki, czyli masz trzy możliwości. Jeden, dwa, trzy. Dla panny zobaczmy po kolei. Jedyneczka, mamy może. Numer dwa, mamy nie. I numer trzy, zdecydowane tak. Zobaczcie, jak to widać, to czytanie ogólne, prawda? Dobrze, kochani, to życzę wam powodzenia w tym tygodniu, w tych rozmowach. Życzę wam, żeby wam się udało otworzyć i powiedzieć rzeczy, które gdzieś tam w sobie trzymacie od dawna i chcecie je poruszyć, ale z różnych względów tego nie robiliście. Życzę wam właśnie odwagi i siły w tym, żeby to zrobić i żeby powiedzieć, co dla was ważne. Wszystkiego dobrego, kochani. Pozdrawiam.